me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, już po tym długim weekendzie. Dzisiaj, moi drodzy, mamy środę. Pogoda jest, powiem Wam, przepiękna, upalnie, niebo jest błękitne, jest przed godziną 7 rano. Tak więc, moi drodzy, zapraszam na kolejnego vloga. A ja już właśnie, jak widać, jestem tu z kubeczkiem cappuccina. Jeszcze jest gorące, jak widać, paruje tutaj. Także zobaczcie, w takim pięknym nowym kubeczku z Sinseya. Taki piękny różowy, w srebrne paseczki ze srebrnym uchem. Powiem Wam, przepiękny ten kubek. Także więc ja teraz piję cappuccino. No i potem się do Was odzywam. Potem muszę jechać jeszcze właśnie na zakupy. Także więc się do Was odezwę. A teraz piję moje cappuccino. Powiem Wam, że no, nie ma jak cappuccino tak z rana na tarasie z tak piękną pogodą. Idę się zaraz właśnie pochuśtać na huśtawce. Także powiem Wam, no super, lubię taki czas, lubię lato właśnie, kiedy mogę tutaj na tarasie siedzieć, wypić moje cappuccino. No i też zjeść oczywiście śniadanie, bo tutaj właśnie jemy śniadanie, obiady tak samo jemy, jak jest gorąco, upalnie, kolację. Także powiem, że taras to jest coś pięknego w upalne dni. Hejka, moi drodzy, bo jeszcze się dzisiaj nie pokazywałam, a odzywałam. Powiem Wam, że ja właśnie już jestem tutaj w garażu. Właśnie będę wyjeżdżać teraz samochodem i jedziemy właśnie z dziećmi, jadę właśnie na targ, bo nie mam nic na obiad, nie mam ziemniaków, myślę kalafiora dzisiaj zrobić. No i misja jest, powiem Wam, teraz na wrzosy. Jadę kupić jakieś wrzosy, miejmy nadzieję, że dzisiaj kupię, bo dzisiaj jest targ i właśnie mają coś mieć, ale to się okaże, czy będzie. Także, moi drodzy, jedziemy właśnie na targ, także zabieram Was ze sobą. My już, moi drodzy, właśnie jesteśmy w domu. Powiem Wam, że tak gorąco, tak mi dogrzało na tym targu. Powiem Wam, kupiłam wszystko to, co chciałam, czyli kupiłam ziemniaki, kupiłam śliwki, no i kupiłam wrzosy. Powiem Wam, kupiłam 4 wrzosy, 2 różowe i 2 białe, także później je muszę zasadzić. Jak zasadzę, to Wam na pewno pokażę. A teraz się właśnie przebieram, bo jestem w takim właśnie
kompleciku. Tutaj właśnie mam taką bluzeczkę, hiszpankę. No i do tego są spódnice, spodenki takie z falbanką. No, także ja się przebieram i działam teraz obiad i idę sadzić właśnie te wrzosy. No i później Wam pokażę. I wrzosy już są zasadzone. Zobaczcie, takie kupiłam po dwa kolory. Różowy, no i biały. No i takie mam tutaj na tych schodach właśnie na razie z palet. W tych drewnianych donicach, co mi mąż zrobił. No i tu jest kolejna. Także tak to wygląda. Powiem, że one bardzo ładnie wyglądają. Całą zimę one po prostu są w takim kolorze jak teraz. Także tutaj później jakieś dynie się położy, tak jak ja to miałam w tamtym roku. No i tak to wygląda właśnie. Tak zupełnie inaczej, powiem Wam. Już czuć tą jesienią, niestety, jak już nawet wrzosy są. No i tak jak widzieliście, moi drodzy, wrzosy są już zasadzone, także to już mam właśnie z głowy, ale jeszcze tutaj pod domem właśnie jeszcze mam dwie takie donice, tylko dłuższe, także jeszcze muszę tam to kupić, też wrzosy i tak samo będą rosły też w takich kolorach. No, także powiem Wam, że to bardzo ładnie wygląda, potem możecie dynie postawić, tak jak ja w tamtym roku miałam między tutaj właśnie tymi donicami, także powiem Wam, że to fajnie wyglądało. Ja sobie właśnie teraz tutaj siadłam na dole właśnie przy wyjściu na taki kanapie, co mam. Także powiem Wam, że miała przyjechać właśnie ostatnio firma właśnie do schodów, bo jak widzieliście, do tej pory mamy schody zrobione z palet. No, także więc miała firma przyjechać, ale dzwonię, do gościa nie odbiera, a miał przyjechać i zrobić wycenę, obejrzeć. No i powiem Wam, że no ciężko, żeby ktoś właśnie przyjechał i właśnie zrobił schody firmy właśnie. Tak zbywają ludzi, także powiem Wam, no nie wiem, kiedy po prostu będą schody zamiast tych palet. No cóż, będzie trzeba poczekać, muszę znowu podzwonić po innych firmach, może ktoś ten przyjedzie. Powiem Wam, że już by była firma, ale niestety pod Zakopanem, także nim się nie opłacało właśnie tutaj przyjechać. Także więc no widzicie, na miejscu tutaj niektórzy po prostu chyba nie umieją robić schodów, no i dlatego sobie po prostu darują te schody. Także nie wiem, no zobaczymy. Musimy szukać dalej innej firmy do schodów. No, a ja teraz powiem Wam, że właśnie ugotował mi się kalafior, troszkę go podgotowałam, no i idę zrobić teraz go w jajku i w bułce i tego usmażyć, bo potem powiem Wam, że jadę z dziećmi do Action. Właśnie jedziemy zobaczyć, co mają ciekawego. Poza tym muszę dokupić sobie właśnie ten płyn do mycia łazienki właśnie. Powiem Wam, że jest rewelacyjny, super, bardzo fajnie się myje łazienkę. Także więc jadę po ten płyn, właśnie muszę go dokupić, bo już mi się tamten kończy. Jeszcze trochę mam, także sobie właśnie kupię. A ja powiem Wam, że jestem w górze właśnie tego stroju kąpielowego. Powiem Wam, że tak strasznie gorąco, chociaż widzę, że teraz jakieś chmurki powychodziły. To jest przynajmniej troszeczkę może chłodniej, jak to słoneczko zajdzie. No, także dobra, moi drodzy, idę właśnie teraz smażyć właśnie tego kalafiora, bo po obiedzie właśnie pojedziemy. Hejka, moi drodzy, my jesteśmy właśnie pod już Action. Właśnie tam jest Damian, Kamila ze mną. Także idziemy zobaczyć do sklepu, co mają ciekawego, czy jest mój płyn ten właśnie do mycia łazienki, bo właśnie jego potrzebuję. Także miejmy nadzieję, że go kupię, że będzie. Także idziemy, właśnie jesteśmy już na parkingu, podjechaliśmy. Powiem Wam, że tu jakieś takie troszkę chmurki są. No, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że chyba nie będzie padać, bo coś mi się te chmury za bardzo nie podobają. U nas tak gorąco, więcej błękitne niebo, a tu tyle chmur. Także no, idziemy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jak wyjdziemy z Action, to nie będzie padać. No, także my lecimy do tego Action. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Then tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Oh, oh, 'cause we wanted different things and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go.
carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew. Hejka, my już jesteśmy po zakupach w Action. Powiem wam, że nic takiego my nie kupili, bo szczerze mówiąc to nic takiego ciekawego nie było. Ale myślałam, że już nie ma tego płynu, a go przestawili gdzie indziej. Także moi drodzy, mój ulubiony płyn do mycia łazienki to jest ten. I zobaczcie, kupiłam od razu dwie sztuki, bo jakby mi brakło. Także to jest bergamotka i jaśmin. Także powiem wam, że bardzo fajny jest właśnie ten płyn do mycia łazienki. Fajnie myje i ładnie pachnie, powiem wam. No i Kamila sobie tutaj wzięła taki zeszyt, kalendarz 2022 na 2023, taki kalendarz, zobaczcie, taki fajny, cieniowany, także taki kalendarz. No i Damianek już sobie tam coś wziął, trzymaj Kamila to i jedziemy właśnie do domu. Powiem wam, że byliśmy jeszcze w Isku, ale nic takiego też ciekawego nie ma, więc jedziemy do domu, jeszcze jedziemy właśnie do Intermarché, no i jedziemy do domu. A w ogóle jeszcze byłam właśnie w Rossmanie, ale też w domu wam pokażę, co kupiłam właśnie w Rossmanie. Teraz jedziemy, bo jest gorąco, także klimę mamy tu włączoną i przynajmniej będzie chłodniej. Także jedziemy, moi drodzy, do domu, odzywamy się do was później, znaczy jeszcze do Intermarché. W domu już jesteśmy, powiem wam, przyjechali, ale gorąco na tym polu upał. Byliśmy jeszcze właśnie w Lidlu, kupiliśmy lody, no i byłam w Intermarché. Damian tam chciał takie skrzyneczki, takie co tam macie, czekoladki, zabawkę. No a ja sobie kupiłam, zaraz wam tutaj pokażę, czyli to, co ostatnio jadłam, zobaczcie, pawełka kokosowego. Powiem wam, że naprawdę wyśmienity, bardzo dobry. Jeżeli ktoś lubi kokos, to polecam, bo naprawdę dobre. Wzięłam dzisiaj dwa, właśnie oni mają je przy kasie, także pawełek zaraz będzie zjedzony jeden, a jeden sobie zostawię, bo mnie dzieci nie lubią kokosu, więc pawełki dla mnie. I zaraz wam tutaj jeszcze pokażę, co kupiłam w Rossmanie. I oprócz właśnie tych pawełków z Intermarché, to kupiłam w Rossmanie rozświetlacz, ten z Eveline, jego zawsze właśnie używam, ten Glow. On ma takie fajne odrobinki, delikatne, bardzo ładnie wygląda właśnie. I nowość, zobaczcie, bo wiecie, że ja uwielbiam Isane. I z Isane, zobaczcie, jaki kupiłam. To jest balsam rozświetlający do ciała. On jest perfumowany, powiem wam, przepiękny ma zapach. I do tego pięknie skóra właśnie się mieni, bo on ma takie delikatne złote odrobinki i powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie on wygląda właśnie na skórze. Także to jest chyba taka właśnie nowość właśnie, bo tego wcześniej nie było, nowość właśnie z Isany, także taki właśnie balsam do ciała rozświetlający. On był teraz, powiem wam, na promocji w cenie 7 zł z groszami. Także teraz macie taką cenę promocyjną właśnie z Isany na ten balsam rozświetlający. Ja tutaj wam pokażę, on ma taką konsystencję i tu jakby się już nałoży, to właśnie widać już takie złote odrobinki. Ja tu sobie to rozsmaruję, no i wam zaraz pokażę. Ja tu teraz właśnie, powiem wam, wyszłam na pole i powiem wam, że on się przepięknie świeci. Nie wiem, czy to w kamerze będzie widać, ale jest zapach naprawdę przepiękny i rzeczywiście do słoneczka on się przepięknie właśnie mieni. Nie wiem, czy to tutaj będzie widać, czy to odda właśnie kamera, ale powiem wam, że taki delikatny właśnie jest odcień tych właśnie błyszczących refleksów, taki właśnie fajnie on się mieni. Także nie wiem, czy tutaj zobaczycie, ale no rzeczywiście pięknie się błyszczy. Pokażę wam jeszcze z tej strony, nie wiem, czy to widać, ale naprawdę to słońce się pięknie mieni. Powiem wam, że w kamerze właśnie tego tak nie widać, ale naprawdę świetnie to wygląda, do słoneczka no przepięknie się to właśnie mieni na polu, powiem wam, delikatne takie odrobinki, nie taki jakiś brokat, tylko takie minimalne, malutkie drobinki, jak ruszacie ręką, skórą, to słońce tak pięknie właśnie świeci na to i one się tak odbijają, powiem wam, delikatne, ale
No zapach naprawdę jest cudny. Przecudny zapach, także powiem Wam, no opłaca się. Jak za taką cenę 7 zł z groszami na promocji, to naprawdę Isana super, ma fajny produkt i pięknie pachnie. No i delikatnie się błyszczy do słoneczka. Także podkreśla opalenizm bardzo ładnie. A tak w ogóle, moi drodzy, to Wam nie pokazałam jeszcze jednej rzeczy, którą kupiłam w Action. Czyli to są takie, zobaczcie, dwie patelnie, komplet dwóch patelni o wymiarach. Jedna jest 24 cm, druga 28 i to jest zestaw właśnie dwóch. I zobaczcie, one są takie piękne, ładne, marmurkowe. One tak ładnie są tutaj wykończone. I one są do każdego rodzaju kuchenki, zobaczcie. Tak samo na gaz, zależy jaką kto ma płytę. Także więc takie dwie patelnie i to jest cena ich 79 z groszami za takie właśnie dwie patelnie. No, także więc zapomniałam, miałam na tylnym siedzeniu w samochodzie, także zobaczcie, takie jeszcze patelnie kupiłam, dwie w Action właśnie. Także jeżeli ktoś potrzebuje, to fajne patelnie mają. No i dobra, moi drodzy, tym akcentem właśnie będę już kończyć tego vloga. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!